zostań tu i przy mnie stój, a Twój pokój otuli mnie, a Twój pokój otuli mnie. Pokój nam daj, pokój nam daj w naszym sercu. Pokój nam daj, pokój nam daj w naszym sercu, Panie nasz. Zostań tu i przy mnie stój, zostań tu i przy mnie stój. Zostań tu i przy mnie stój, zostań tu i przy mnie stój, a Twój pokój otuli mnie, a Twój pokój otuli. Panie nasz, pokój nam daj, pokój nam daj w naszym sercu. Panie nasz, pokój nam daj, pokój nam daj w naszym sercu. Zostań tu i przy mnie stój, a Twój pokój otuli mnie, a Twój pokój otuli mnie. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Panie nasz. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Panie nasz. Maria, 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 Masza, Amacheno, Maria Sano. Zamysły Jego serca trwają poprzez pokolenia, aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają i żywić ich w czasie głodu. Alleluja. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość i miłosierdzie Jezusa niech będą z wami. I z duchem Twoim. Ojciec Grzegorz modli się o Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Mirosława. Ja modlę się o łaskę nawrócenia dla Rafała i o życie w Duchu Świętym dla niego. Modlę się za nas wszystkich, tu obecnych, wszystkich, którzy łączą się z nami,
wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Przeżywamy najważniejszy czas tego dnia, wydarzenie najpiękniejsze, bo msza święta, ofiara miłości Jezusa. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca sierpnia, więc dzień serca Pana Jezusa, dzień okazywania sercu Pana miłości, czci, dzień wynagradzania, zadośćuczynienia. Ale także jest dzisiaj wspomniane wcześniej święto Maryi Królowej Aniołów, Matki Boskiej Anielskiej z Porciunkuli. Maryja ukazała się świętemu Franciszkowi z Asyżu w Porciunkuli w kościółku w obecności aniołów i pobłogosławiła go i jego współbraci, prosząc, aby w tym miejscu, czyli właśnie w tym kościółku, ludzie się nawracali, modlili, żeby mogli się wyspowiadać, żeby mogli przyjąć komunię świętą. I coś podobnego na pewno jest w wielu miejscach dzisiaj na całej ziemi, w kościołach, kaplicach, szczególnie tutaj, kiedy odnosimy się również do świętego Franciszka z Asyżu, modląc się jako do naszego patrona, niech wyprasza na łaskę świętości, życia dla Boga, dla Maryi, Królowej Aniołów. Przeprośmy teraz za wszystkie nasze grzechy, aby nasze serca oczyszczone, uświęcone w krwi i wodzie naszego Zbawiciela mogły doświadczyć tego, że są czyste i święte w Bogu i wolne od grzechu właśnie i wszelkiego zła. Niech będzie w nas żal z miłości do Boga, żal doskonały. Najświętsze serce Jezusa, pełne miłości, przebaczenia i dobroci, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, przez Maryję Królową Aniołów, okazujące nam miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Zranione serce Jezusa, pełne dobroci dla wszystkich chorych i cierpiących, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Teraz zaśpiewajmy z radością ku chwale Bożej, ku chwale serca Jezusa z Maryją Królową Aniołów i ze świętymi aniołami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest.
święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Panie nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, abyśmy za wstawiennictwem Maryi, Matki Boskiej Anielskiej, z Porciunkuli, upodobnieni do Niego, stali się na wieki uczestnikami odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Ja kocham tych, co mnie kochają. Znajdzie mnie, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i cześć, znaczna fortuna i pomyślność. Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż wyborne srebro. Kroczę drogą prawości, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Prawy zamieszka. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Trzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Prawy
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo. Zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź Duchu Święty przez Maryję, Królową Aniołów. Maria Malchelochelu, Adonai, Adonai Malachenu, Adonai Maria Maria Lele. Słowa z Księgi Przysłów, z pierwszego czytania. To słowa, które są związane z Maryją, bo wręcz jakby Maryja mówiła sama o sobie, że kocha tych, którzy ją miłują, ale więcej, Maryja też kocha tych, którzy ją nie miłują, którzy nawet ją ranią, nawet tych, którzy też ranią jej syna. Kto szuka Boga przez Maryję, znajdzie Go. Kto jest z Maryją, otrzyma duchowe bogactwa i będzie uwolniony od nędzy grzechu i zła. Kto jest przy Maryi i słucha jej serca, otrzyma obfite błogosławieństwo, życie i znajdzie upodobanie u Pana Jezusa Chrystusa. Maryja jest tą, która kiedy była na ziemi, była bogobojną niewiastą na wzór świętych niewiast Starego Testamentu, ale znacznie je we wszystkim przewyższyła, stając się mistrzynią życia duchowego dla wszystkich, którzy pragną żyć z Bogiem. Ona ich poucza. Ona ich wychowuje, czyli również i nas, kolejne pokolenie chrześcijan, katolików.
Maryja uczy modlić się, przeżywać mszę świętą, uczy nas żyć Słowem Pana, ale także i pościć. Przez ostatnie dni krótko nawiązywałem do porównania Matki Bożej wypowiedzianego w niektórych orędziach w Medjugorje do 5 kamyków Dawida, który walczył z Goliatem. To była jego broń jedyna. Nie miał tarczy, zbroi, miecza, łuku. Miał te 5 gładkich kamyków ze strumienia. Używał je wcześniej podobne w walce ze złymi dzikimi zwierzętami. Zabijając niedźwiedzie, lwy, wilki, inne niebezpieczne dla człowieka zwierzęta. Pokonywał je. Mimo, że był jeszcze młodzieńcem, stał się w krótkim czasie wojownikiem. Stał się żołnierzem Pana. Matka Boża Maryja nawiązuje do tego. Ona, która pochodzi z rodu i domu Dawida. Więc w tym również Dawid jest dla Matki Bożej wzorem walki duchowej i zwycięstw ku chwale Boga. Więc teraz nie trzeba nam walczyć z dzikimi zwierzętami, jak to czynił Dawid, właśnie chroniąc owce, bo był pasterzem owiec, ale teraz trzeba kamyków duchowych. One są groźne dla zła, dla Goliata, czyli dla szatana, dla całego piekła. Jednym z tych kamyków, czyli czwartym, jest post właśnie po mszy świętej, po modlitwie, po Słowie Bożym, post. Na pewno Maryja, Matka Jezusa, pościła. Było to w zwyczaju Żydów. Oni pościli we wtorki i czwartki. Gorliwi Żydzi, właśnie między innymi też faryzeusze, uczeni w piśmie, wiemy, że uczniowie Jana też pościli właśnie w te dni. Chrześcijanie, żeby się nie powtarzać, zaczęli pościć środy i piątki. Teraz został tylko piątkowy post, ale wtedy bardzo surowo poszczono. Właśnie o chlebie i wodzie. I można sądzić, że Matka Boża Maryja we wtorki i czwartki według tej tradycji żydowskiej pościła, żeby właśnie przygotować się do tego, aby być Matką Boga, chociaż jeszcze to nie było jej wtedy objawione, ale tak serce na pewno wyczuwała, że Bóg ją przygotowuje do wielkich dzieł, a na pewno nie sądziła, że stanie się Matką Boga, Syna Bożego. Ale Maryja na pewno oprócz modlitwy pościła, chociaż przecież była bez grzechu, więc nie pościła wynagradzając za swoje grzechy, bo ich nigdy nie popełniła. Ale pościła, żeby wynagradzać za grzechy Izraela, żeby Izraelici przygotowali się na przyjście Mesjasza, którego przecież miała być matką. Ona miała go w sobie począć, miała w cudowny sposób go również zrodzić. Na pewno też Matka Boża, tak sądzę osobiście, pościła, kiedy Pan Jezus był 40 dni i nocy na pustyni, pościł, nie jedząc, nie pijąc. Sądzę, że Maryja wspomagała go modlitwami i postem, że podobnie w Nazarecie pościła przez 40 dni. Tak czuję w sercu, tak mi się wydaje i sądzę, że to tak mogło być. I później też, kiedy Pan Jezus prowadził działalność ewangelizacyjną, misyjną, a później również, kiedy cierpiał w czasie swojej męki, w piątek, w sobotę, na pewno Maryja nie jadła, być może nawet też jej nie piła, nawet wody. I można sądzić, że również później, po zmartwychwstaniu, kiedy przygotowywała się z apostołami, uczniami, uczennicami na przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Więc na pewno tak było, albo podobnie. Ale tutaj oczywiście chodzi też, Matka Boża nas uczy, żeby pościć sercem, bo post duchowy jest najważniejszy. Czyli wiemy, że chodzi o to, żeby poszcząc fizycznie, zewnętrznie, rezygnując z różnych potraw, szczególnie mięsnych, ale także innych, czasem wręcz tak surowo o chlebie i wodzie,
chociaż nie radzę takiej przesady, bo czasami się zdarza, że ktoś pości tylko o wodzie. To jest przesada. Zobaczcie, nawet Matka Boża w Medjugorje prosiła o chleb i wodę, nie mówiła tylko o wodzie. Chleb i woda. I też nie chodzi o to, żeby tylko, że też tym przesadzać, żeby, nie wiem, napić się tylko szklankę wody i jedną kromkę, tak żeby podtrzymać te wszystkie funkcje ciała, żeby właśnie swoje ciało nie osłabić, a jednocześnie pomóc duszy. Więc dlatego trzeba w tych, jeżeli chodzi o post, żeby był właściwy umiar, rozwaga, żeby nie przesadzać. Więc Matka Boża uczy nas przede wszystkim postu tego duchowego. Ten post duchowy ma trwać aż do śmierci. Czyli post od grzechu, od zła. Starajmy się w tym ćwiczyć, bo to wiadomo nie jest takie łatwe i proste. Post ciała, według ciała, no to właśnie piątkowy. Czy można sobie właśnie narzucić jeszcze w inne dni, ale nie jest dobrze pościć w niedzielę i święto, bo czasami też się zdarza, że ktoś tak robi. To nie jest dobre. Lepiej, żeby tego nie było, bo to jest taka przesada. W niedzielę i święta mamy radować się też, również dając taki pokarm, można powiedzieć, więcej niż taki lepszy niż w tygodniu. Więc pościć w niedzielę i święta to na pewno nie jest na chwałę Bożą i Maryi. Ja sądzę, że to raczej jest przesada, która no nie jest dobra. Więc Matka Boża uczy nas post duchowy. Z sercem wyrzekać się, pościć, wyrzekając się grzechu i zła. Żeby to nie był pokarm dla duszy, dla serca. Grzech. Bo rzeczywiście grzech może być pokarmem, ale takim śmiertelnym, który zatruwa, zabija, powoduje, że człowiek choruje. Tak jak zjemy muchomory, no to chorujemy, nawet ludzie umierają. I podobnie, no ale wiadomo, można to zjeść. Tak samo grzechy. Grzechy to są takie muchomory. Można zjeść, może dusza zjeść grzechy, tylko że się tak zatruje, tak ją to uśmierci, tak ją to zepsuje. Dlatego trzeba wyrzekać się grzechu, tego pokarmu grzechowego. Przyjmować miłość i miłosierdzie Pana, Jego ciało i krew, przyjmować łaskę z nieba. To jest przyjmować Słowo Boże. To jest nasz pokarm. On sam i to, co nam daje. Dlatego, ukochana Matko, prosimy, naucz nas postu nie tylko zewnętrznego, ale duchowego, sercem, bo wtedy będzie to na chwałę Bożą i również według Twojego planu, aby pomóc wypełnić Twój plan w tym świecie i będzie to rodzaj też właśnie pokuty za nasze grzechy, za grzechy innych. Post serca, który przyczyni się do naszego dobra, do naszego uświęcenia.
do serca Zbawiciela przez Maryję, Królową Aniołów, Królową Pokoju, módlmy się gorliwie i pokornie. Można wypowiedzieć swoją intencję właśnie do Maryi. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo, za dzieci, o uzdrowienie na duszy i ciele. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo. Prosimy Cię, Maryjo, żebyś chroniła takich bożych kapłanów, którzy głoszą prawdę, żeby zło nie niszczyło. Prosimy Cię, Maryjo. Maria, Maria, Mala, Lele, 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 Ariana, Lele, Lele, Ariana, Ariana, Lele, Ariana, Lele, Lele, Maria, Lele, 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 Maria, Lele, 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 Aria lele 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 Ave Maria, Shalom Maria. Amen. Jezu mój, pragnę Cię. Daję Ci serce me, źródłem życia jesteś Ty, pokój serca dajesz mi. Panie mój, proszę Cię, dotknij duszy mej. Jezu mój, pragnę Cię, daję Ci serce me. Źródłem życia jesteś Ty, pokój serca dajesz mi. Panie mój, proszę Cię, dotknij duszy mej. Jezu mój, pragnę Cię, serce me, źródłem życia jesteś Ty, pokój serca dajesz mi. Panie mój, proszę Cię, dotknij duszy. Serce me, źródłem życia jesteś Ty, pokój serca dajesz mi. Panie mój, proszę Cię,
dotknij duszy mej. Jezu mój, pragnę Cię, daję Ci serce me. Źródłem życia jesteś Ty. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże Ojcze miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości i dobroci zesłałeś nam swojego Syna. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Maryi Królowej Aniołów z Porciunkuli, z Nim zjednoczeni, mogli złożyć ofiarę godną Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z miłością i radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci i ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich. Uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń.
i usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem. Odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy go Tobie, a z nimi nas samych. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości i miłosierdzia wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem Franciszkiem, z biskupami naszej diecezji, z innymi biskupami, z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli i przyjmij ich z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Marią, Matką Twojego Syna i naszą, Matką Bosko-Anielską z Porciunkuli, Królową Pokoju, ze świętym Józefem, ze świętym Franciszkiem z Asyżu, ze wszystkimi świętymi braćmi świętego Franciszka i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały i miłości. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Uwielbiajmy Boga Ojca za Maryję Królową Aniołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swojej miłości i miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, szatana i demonów i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, oto Jego serce, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
skryte w hostii. Całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Ukryty w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Ukryty w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Ukryty w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Przed Tobą, gdy wołam do Ciebie, Panie, mój Jezu, ukryte w hostii, ukryte, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie, do mnie, ukryte w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Ukryte w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Ukryte w hostii, całe Twe serce tam jest gorejące miłością do mnie. Jezus, 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 Jezus.
Jezus, 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 Jezus. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, a on ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Ojcze, oto stoję u drzwi i kołaczę. Antyfona na komunię. Pan mówi, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy sakrament Twojej miłości. Pokornie Cię prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa i za wstawiennictwem Maryi, Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkuli, mogli uczestniczyć w Jego chwale w niebie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Potężna niebios królowo i pani anioł, ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy,
które nas ubędą. Mędrusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Jeszcze pragnę dodać do intencji, które były na mszy świętej. Miałem intencję za osoby, które dzisiaj obchodzą swoje imieniny, urodziny, szczególnie też za naszą Karinkę z diakonii kuchennej, bo obchodzi swoje imieniny. Jest tutaj gdzieś, chyba gdzieś jest tam, gdzieś w sakrystii. Więc niech Pan błogosławi Ciebie, Karinko, przez serce Maryi, Królowej Aniołów, Ciebie i też Twoją córkę, Twoich najbliższych. Teraz będzie uroczyste błogosławieństwo i potem będzie adoracja Pana Jezusa. Będzie również połączenie z Medjugorje, bo tam też są modlitwy ku czci Matki Boskiej, Królowej Pokoju, modląc się za Festiwal Młodych, ze wszystkich pielgrzymów tam zgromadzonych, także z naszej wspólnoty są osoby, Ernest, Milenka i także inne osoby. Też je pozdrawiamy. I to dla tych, którzy może już teraz po mszy świętej będą wracać do domu albo też już nie będą oglądać kolejnych modlitw, to oczywiście jutro program tak jak przez ostatnie dni, czyli o 7:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do serca Pana Jezusa. Potem będzie też modlitwa przy krzyżu, czyli duchowe podbrdo. Odmówimy koronkę pokoju. Więc tak rozpoczniemy kolejny, 6. dzień naszej rekolekcji, naszej duchowej pielgrzymki do Medjugorje, do Królowej Pokoju. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem, miłością i miłosierdziem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja, Dziewica Królowa Aniołów, która zrodziła Dawcę życia wiecznego. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej uroczystość, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Ogarnie mnie, Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie me. Niech ogarnie mnie, Maryjo, Twoje światło. Oświetli swoim blaskiem życie me. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo w Twej miłości. O Maryjo, pragnę żyć.